Okej, my jesteśmy po treningu pleców już z Brześkiem. Zrobiliśmy naprawdę fajny trening. Cieszę się, że zgodził się ze mną go zrobić, bo jakby nie patrzeć, no było po pracy, po dobie. Także po tym można poznać mistrzów, bo mam tutaj przy sobie mistrza Europy i warto dodać w wieku 64 lat. Tak? Także warto dodać, że to jest prawdziwa postawa mistrza, bo naprawdę grafik intensywny po pracy dobowej, jeśli się nie mylę. A jeszcze przyszliśmy i zrobiliśmy trening, także ja jestem zmęczony przygotowaniami do zawodów, bo mamy 2,5 tygodnia, oboje jadą mistrzostw juniorów, jak wspomniałem, Grzesiek do mistrzostw seniorów, tak, weteranów. Także ja jestem przemęczony, a tutaj naprawdę na pełnych obrotach i jeszcze mało, ja jeszcze dostałem wycisk na treningu, także powiedz, czym się zajmujesz za dnia i jak wygląda twoje codzienne życie, tak, w okresie i przygotowań, i poza przygotowaniami? No właśnie, tutaj jest trochę problem, że nie mogę poświęcić się całkowicie treningom, tak jak powinienem. W zasadzie do przygotowań do zawodu powinienem zupełnie się wyobcować, wyłączyć ze wszystkiego. Ale niestety muszę zawodowo pracować, bo dzieci dorosłe, ale psy mam na utrzymaniu, także na coś trzeba te pieniądze wydawać. Poza tym, no właśnie mówię, sport jest dosyć drogi, suplementy, odnowa biologiczna, to wchodzi też w rachubę. To się tak wydaje pozornie, ale mimo wszystko to wymaga nakładu finansowego, a niestety u nas w kraju ciężko jest ze sponsorami. Wszyscy by chcieli tak wyglądać jak my, ale jakoś nie potrafią tego przełożyć na tą formę właśnie, żeby nam pomóc, no. Jeżeli sami nawet nie korzystają z tego. Tak to wygląda niestety. A ja po prostu jak pracuję w ochronie, no to tak jak mówię, ostatnio miałem konfrontację walk, na drugi dzień Lechia, ochronę właśnie na meczu i do tego potem przychodzi doba. Po dobie zrobiliśmy się anaerobię, bez tego wiadomo, bez przygotowań tego typu. Nie jestem w stanie przygotować swojego ciała do ekspozycji, jak to się mówi, na zawodach. Więc, a po południu normalnie grupa, no, właściwie wysiłkowa, która powinna być zrealizowana, bo bez tego no, po prostu nie utrzyma się gęstości i mięśni, no bo niestety trzeba to po prostu robić. I tak jak wy chcecie Państwo chudnąć, a my chcemy rozwijać muskulaturę, musimy wszyscy pracować fizycznie. I tak to wygląda. I tak samo ciężko. Tylko nam się chce, my to lubimy, a wam się nie chce. Powinniście też to spróbować robić. Czyli w skrócie, praca 24 godziny, dzisiaj rano jeszcze wykręcone kardio z samego rana. Chwilka odpoczynku, prawdopodobnie gotowanie, jedzenie, ustawienie dzisiaj na trening. Jeszcze dzisiaj po treningu też były kardio aeroby? Nie. Już się odpuściłem sobie. Przyznam się, że moim celem są mistrzostwa świata, więc ten termin jest jeszcze odległy do grudnia. Nie mogę, że tak powiem, przyspieszać, mimo że mistrzostwa Polski są, dlatego że ten cykl musi być jakoś równomiernie zachowany i nie jestem w stanie w tak krótkim czasie zrobić dwa szczyty formy, więc tutaj trochę będzie problem, żeby osiągnąć za te 2,5 tygodnia na mistrzostwach Polski, dlatego że celem są mistrzostwa świata. Niemniej jednak, no, chcę wyglądać i obronić się tu mistrza Polski, więc to też coś wymaga ode mnie. Jednak priorytetem i tak będą te mistrzostwa świata, no, których ja życzę powodzenia na pewno. Będziemy obserwować, jeśli się nie mylę, na Dominikanie, tak? Tak. I jak to nie wygląda? Przygotowujesz się sam, czy masz sponsorów, ktoś cię wspiera, czy... No cóż, po mistrzostwach Europy zaproszony byłem na sesję Rady Miasta, obiecano mi pomóc, więc liczę się z tym, że jakąś tą pomoc finansową dostanę, ale mój kosztorys opiewał na przykład na 2 miesiące bez pracy, czyli typowe przygotowanie się do zawodów, tak jak w wiosce olimpijskiej, chciałbym po prostu się skupić tylko na jak najlepszym przygotowaniu. Wiadomo jest, że to już jest druga półkula, mamy tam do czynienia z ludźmi, którzy genetycznie wyglądają lepiej troszeczkę od nas, więc znaczy formy trzeba byłoby mieć błyskotliwą, żeby naprawdę ich zaskoczyć trochę tam. Tak by było ciężko nie realizować. I powiedz, jakie masz plany z... Jak przygotować chcesz się w momencie, kiedy ta podróż jednak jest odległa, bo tak jak mówisz, na drugą półkulę świata. I jak to wygląda, wiadomo, w Polsce to no, bierzemy hotel, jesteśmy dzień wcześniej już w hotelu, mamy to ładowanie i tak dalej, nie ma żadnego problemu, ale w momencie, kiedy mamy tyle kilometrów, bo to tysiące kilometrów do przemierzenia i nie wiadomo czego się spodziewać tak naprawdę, to jak sobie z tym wszystkim poradzić w tym momencie? No ja uważam jedną rzecz, że na tyle znam organizm swój, że potrafię się do tego przystosować. Niemniej jednak zakładam, że polecę o parę dni wcześniej, żeby poprzez no,
suplementację melatoniną, wyrównać ten czas dobowy, żeby móc się tak przygotować, bo akurat na Mistrzostwach Europy w Hiszpanii to praktycznie 2,5 godziny lotu, normalne spanie, także tego się nie odczuło. Mistrzostwa Świata były też w Europie rozgrywane, też się nie odczuwało tego, natomiast tam no nie miałem okazji nigdy, jak to się mówi, w czasie się tak przemieścić, żeby po prostu rzeczywiście odczuć na sobie, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że no, perturbacji jakichś tam zdrowotnych chyba nie będzie, dlatego że ja no, aż takim jestem asketą typu diety takiej ścisłej. Znam na tyle swój organizm i tak robię, że no, białko to jest białko, tłuszcze to tłuszcze, a węglowodany na końcu zostawiam na ładowanie tylko przed samym startem. Nawet pizza wejdzie w rachubę i przywiozę z sobą z Polski, bo tak samo zabrałem do Barcelony i pizzę i ciasto. Czyli można, można. I jakie są jeszcze plany? Czy to jest taki ostatni start, czy jeszcze jest kilka lat, które chciałbyś poświęcić temu, póki siła będzie, tak naprawdę? Czy są jakieś ograniczenia? To znaczy tak, ograniczeń w ogóle do treningu nie ma żadnych, natomiast wyczyn stawia coraz wyższą półkę i tu trzeba powiedzieć sobie szczerze, że no, nie można szafować zdrowie. Ja przed każdym takim poważniejszym przygotowaniami nie robię badania, bo jeżeli by był to uszczerbek, no to bez sensu, to, jak to się mówi, stracić zdrowie na wyczyn. A wyczyn nigdy nie jest takim, że tak powiem, lightowym. Z reguły to jest, obciąża tak organizm, że no, powoduje skutki uboczne, zresztą w każdej dyscyplinie. Niestety sport, tak jak mówią, zdrowie, ale wyczyn to jest poważna już półka i tutaj po prostu nie możemy ryzykować. Wydaje mi się, że stawiam cel jasno. Mistrzostwa Świata są moje, potem zobaczymy co dalej. Tak jak powiedziałem, 2016 to jest mój rok. Także mam nadzieję, że tak będzie. No, jak najwięcej zdobyć, ale nawet jak się zdobędzie, nadal zostaje ten głód. Chociaż po Mistrzostwach Świata już chyba nie ma co dalej, co? Już wszystko zrealizowane, można powiedzieć, prawie. No właśnie, i tu jest też taki dylemat, że najlepiej byłoby znowu zrobić przerwę, tak jak zrobiłem od 2007, kiedy startowałem na Mistrzostwach Świata na Sycylii, w Agrigento i tam byłem szósty. Natomiast po przerwie prawie 10-letniej, no trochę jakby odpuściłem starty, a że prowadzę klub, to spojrzałem na siebie i stwierdziłem, że nie mogę być taką ikoną klubu, który no, nie wygląda na sportowca, więc się postarałem i przygotowałem się. Tym bardziej, że mówię, no posiadam na tyle wiedzy, że reaguję i potrafię przygotować siebie, zarówno zawodników i zawodniczki, także no jest w tej chwili trochę trudny z narybkiem dla zawodników, bo sport jest tak wymagający i finansowo w tej chwili, bo poziom jest tak wysoki, że naprawdę ciężko, jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, znaleźć sponsora do tego. Ja tam widziałem, że mimo wieku, mimo takiego stażu, już takiej wiedzy, nadal się rozwijasz i widziałem chyba, że kontynuujesz, znaczy kończysz, czy już ukończyłeś szkołę, tak, instruktora, jeśli się nie mylę, nie śledziłem dokładnie, także jeżeli mógłbyś nam przybliżyć, cały czas rozwijasz się i kontynuujesz to, no nie ma gdzieś tam jakichś ograniczeń i jak ja to wygląda? To znaczy się tak, nie ma ograniczeń zarówno fizycznych stricto, bo ciało człowieka reaguje nawet na 70 i 80 lat, dlatego że w tej chwili jest w ogóle moda na siłownie, a szczególnie kraje skandynawskie tu preferują 50+, czyli siłownie, które są dla ludzi powyżej 50 roku życia. Otóż ciało, musimy zrozumieć, że młody człowiek sobie zawsze poradzi, zawsze jakiś sport uprawia, ludzie starzy w ogóle, a masa mięśniowa, ona decyduje o jakości i długości życia. To decyduje o tym, czy przyswajamy makroskładniki, szczególnie wapń, nie ma łamliwości, osteoporozy i po prostu te ciała są po prostu młodsze. Możemy wiek kalendarzowy niestety nie zatrzymamy, ale biologicznie na pewno zatrzymamy. Także tutaj ten proces jest na pewno zawsze dobry, natomiast eksplozja samych rozwoju mięśni no jest troszeczkę spowolniona, bo no niestety poza insuliną wszystkie hormony z wiekiem nam siadają. I każdy sobie powinien wziąć do serca, że nieważne jest ile waży, ważne jest to, że im z wiekiem się posuwamy, to po prostu coraz bardziej zmienia się skład ciała, czego nie zawsze zauważamy, bo uważamy, że tyle samo ważymy. A to jest naprawdę bardzo poważny błąd, bo się okazuje, że potem brakuje nam tych mięśni, które decydują w zasadzie o tym, bo to mięśnie decydują o postawie, o posturze, o sprawności jakiejś tam psychoruchowej i tak dalej, no bo wiadomo, można się pośliznąć, jak się jest niesprawny, to już wystarczy upaść i to wszystko, także polecam zawsze trenować. Pomimo wszystko mówię, no nie musi to być wyczyn, tak jak my to robimy, skrajnie. Potem rekreacja. Ja ukończyłem kursy, skończyłem studia,
skończyłem teraz szkołę medyczną, po prostu pogłębiam tą wiedzę, wiadomości czerpię, sprawdzam najnowsze nowinki na sobie, także uważam, że można osiągać i szukać tych rozwiązań, dlatego że trendy są tak samo w sporcie, jak i w olimpijskim, takie, żeby jak najszybciej się zregenerować, więc trening powinien być elementem najkrótszym w tej całej układance, natomiast odżywianie odpowiednio, zbilansowane makroskładniki plus właśnie regeneracja byłaby podstawą tego wszystkiego. I tak jak widać później też ta jakość życia jest inna, bo jeżeli porównasz siebie z rówieśnikami w tym samym wieku, no to nie ma ich widać prawie, można powiedzieć, na mieście, nie? A tutaj mamy wszystko, jest nauka, jest rozwój dalszy, jest aktywność fizyczna, naprawdę jest też siła tutaj, jak widziałem na treningu, no to ja jestem pełen podziwu i no co tu dodać więcej, no chyba jakość życia jest po prostu na najwyższym poziomie. Tym bardziej, że mówię, jeżeli się choroby nas nie mają, a staramy się to dobrze odżywiać, a skoro się dobrze odżywiamy, dobrze bilansujemy, to i te wszystkie minerały, witaminy trafiają do organizmu i on po prostu dobrze funkcjonuje. Wiele osób popełnia błędy, szukając rozwiązań w jakichś tam dietach lub też ograniczeniach wchłaniania pewnych, że tak powiem, substytutów, czyli tłuszczy, żeby nie przytyć, i tu popełniają błędy, bo po prostu obrabiają organizm, który no niestety odpłaca się chorobami, no i złym stanem zdrowia, tak to wygląda. Więcej by ludzi wtedy było mniej w aptekach, a więcej na salach, i to byłoby najlepsze rozwiązanie, moim zdaniem. To ja jeszcze tak spytam, bo jestem pełen podziwu, czym tak naprawdę się inspirujesz? Jest ktoś, kto Ciebie tak motywuje, czy raczej tak sam dla siebie jesteś motywacją, patrząc na swój przebieg, swojej kariery, obecnego stanu, czy jest osoba, którą po prostu też jest Twoją motywacją i chciałbyś iść tą samą drogą? Przyznam się szczerze, że kiedy zaczynałem w ogóle się w to bawić w latach 70., nie będąc jeszcze zawodnikiem, byłem najpierw sędzią i do tej pory nim jestem, stwierdziłem, powiedzmy, po okresie 40 roku życia, że mogę tak samo wyglądać jak ci zawodnicy, których rozprowadzam na scenie, i zacząłem trenować. Nie mam żadnej takiej inspiracji. W tej chwili po prostu jestem zadowolony, jak patrzę na siebie w lustro. I czasami patrzę na innych i mówię tak, no nie mam może tych najdroższych ciuchów, ale dobrze wyglądam. No i to mnie właściwie podkusiło, żeby zacząć trenować wytrzymowo. No, z różnymi sukcesami, bo miałem na koncie mistrza, wicemistrza Polski, aczkolwiek mówię, to były czasy tak odległe, że no, startowałem z tuzami, bo tak jak Słodkiewicz jeszcze, powiedzmy Brzuska, to byli moi rywale na scenie, wiadomo jest, że oni mieli tą eksplozję młodości, więc byli dużo lepsi, ale w Pucharze Polski też sobie radziłem. Niemniej jednak, no mówię, z wiekiem stwierdziłem, że dbanie o to zdrowie, a szczególnie jeszcze poprzez to, że medycynę skończyłem i się staram po prostu jak tych wiadomości jak najwięcej wchłonąć, że to mięśnie decydują, bo po prostu my, jako ludzie, rozwiązujemy starzy krzyżówki, chodzimy sobie o kilka, poprawiamy tak zwany układ naczyniowo-krążeniowy, ale niestety nie dbamy o mięśnie, a to one decydują, to tak jak ze zwierzęm. My jesteśmy myśliwymi, myśmy polowali, na nas polowano, myśmy coś robili, walczyli o zdobycie czegoś, a w tej chwili elektronika nam zabrała wszystko. Wszystko, po prostu my kompletnie nic nie robimy. A mięśnie są takie same, jak były. I praktycznie nigdy nie wiadomo, kiedy będzie to ciało ewoluowało na tyle, żeby zmienić swój kształt. A to jest właśnie problem w tej chwili, właśnie utrzymać posturę, nie gardzić się, nie krzywić się, mieć pancerz ten z mięśni, który decyduje o sprawności po prostu. Niestety pewne funkcje spowalniają się, czyli prędkość, gibkość, słabną, bo wiadomo, że zawodnicy kończą wcześniej karierę, a my możemy, że tak powiem, do śmierci trenować. A dzięki temu jesteśmy zdrowi. To przepływ mięśnia uda, tak jak nauka powiedziała, decyduje o długości i jakości życia. Bardzo fajne wskazówki i też mogę poinformować, że Grzegorz też zajmuje się takimi osobami, prowadzi osoby, także i starsi, i młodsi. No ja szczerze polecam, bo naprawdę można pokazać też właśnie tym starszym osobom, że nie muszą wcale siedzieć w domu, nie są skazane na to, żeby gdzieś tam się więzić i tak naprawdę ta niska samoocena u nich jest z powodem tego, że nie ruszają, nie wychodzą w świat się pokazać. Wiem, że prowadzisz klub, na który pewnie też zapraszasz i z chęcią przyjąłbyś takie osoby, a szczególnie dał wskazówki, jak zacząć, jak prowadzić swoje życie właśnie tak, żeby funkcjonować i być i czerpać tą radość z życia, jak Ty to robisz, prawda? Tak jest. Ja uważam, że właśnie mówię, ludzie siedzą w oknach, patrzą na tym przemijające ich życie, dzieci odeszły, wnuki po prostu wyemigrowały, bo takie są czasy w tej chwili. Oni zostają sami
i praktycznie rzecz biorąc, kluby są komercyjne, nie stać ich na to. Ja będąc w rozmowie na Radzie Miasta powiedziałem, że powinno tak jak być, kiedyś były te kluby, powiedzmy, dzielnicowe, jakiś tam wojskowy, tam powiedzmy i tak dalej, to one powinny, każde osiedle mieć salę taką treningową, czy szkoła nawet, z której by emeryci, ci wszyscy starsi ludzie mogli korzystać, dlatego że to im by dało tą możliwość. Oni mi powiedzieli, że my teraz robimy takie w parku urządzenia. No tak, tylko że te urządzenia poza małym, że tak powiem, obrazkiem pokazują, jakie mięśnie pracują, to oni ci ludzie i tak nie wiedzą, ile mają wykonać serii, w jakiej kolejności to wykonać. A poza tym u nas to nie jest niestety Grecja, że jest ciepło i bez serwy na dworze. Niestety nie można z tego skorzystać. A poza tym ja nie widziałem jeszcze nauczyciela WF-u, który by w ogóle młodzież przyprowadził do takie stanowiska, żeby oni mogli się tym po prostu zająć. Także nie ma, że tak powiem, świadomego w ogóle działania w tym kierunku, żeby powiedzieć, podpowiedzieć, a wszyscy tylko na alarm biją, że to jest cukrzyca, to już jest otyłość i to największa, jaka tylko będzie w tej chwili nam grozi, w tej chwili w Polsce. No. Także w skrócie, jeżeli chcecie lepszą jakość życia, szczególnie osoby młodsze, starsze, to zapraszam Grzegorz Zieliński w Gdańsku, ale oczywiście konsultacje online też prowadzisz, także no nic, tylko się odzywać i naprawdę można, bo widać, że to jest osoba, która no chce, motywuje i też w Radzie Miasta starasz się o to, żeby jednak ta aktywność fizyczna była obecna do samego końca, bo tak jak podałeś tutaj te argumenty fajne, no warto, warto, prawda? Chcemy żyć dla wnuków, dla wszystkich, musimy zacząć nad sobą pracować. Dlatego mówię, no niestety przemysł się rozwija, produkcja żywności jest nagminna, słodka, więc trzeba też wiedzieć, co nam potrzeba jeść, a szczególnie, czyli ta świadomość powinna być, powinna nawet przy każdej przychodni, powiem, być specjalista, który by podpowiedział, jak należy, bo wielu osób przychodzi z konkretną dolegliwością do lekarza, której by nie miała, lider by się normalnie odżywiała. Cukrzyca, między innymi drugiego stopnia, to jest też powód tego, że się źle odżywiamy. No. Także tutaj jest problem, ale mówię, to wszystko jest do załatwienia. Arnold Schwarzenegger przy prezydencie stworzył program, aczkolwiek tam zawsze była otyłość, ale tam jest inna naleciałość, powiedzmy, narodowościowa, więc inklinacje żywieniowe też, ale na pewno już Polska przegoni Stany Zjednoczone, także już powiedziano jest, że nasze dzieci, te, które się teraz rodzą, mogą nie przeżyć rodziców. To jest straszne raczej. Także ja bardzo dziękuję. Widzimy się w następnym odcinku. Przygotujemy jakąś fajną niespodziankę. Tutaj dziękuję za bardzo fajne, cenne uwagi, za dobry trening. Ja życzę wszystkiego dobrego, no i co? No i widzimy się w Warszawie, nie tak wiem, także obserwujcie. 8-9. Także obserwujcie. I jeszcze, kiedy są Mistrzostwa Świata? 5 grudzień, Dominikana. Dominikana. Także dziękuję. Zapraszamy do Warszawy, przy okazji są targi, można naprawdę się zapoznać ze wszystkim, nowoczesnymi urządzeniami, nowoczesną formą, a przy okazji nas podziwiać i oklaskiwać. No. Podziwiacie nas na co dzień, podziwiajcie nas na scenie. Dajcie nam to, że jest to warto robić nam wyczynowcom, bo nie musimy być wyczynowcami. Wy macie tylko spełnić formę rekreacji i sobie poprawić stan zdrowia. A nas moglibyście dopieścić chociaż. I nie tylko, bo jest jeszcze okazja, żeby spotkać się właśnie z takimi osobami, porozmawiać, zrobić wspólną fotkę. Bo naprawdę widać, że takie osoby wyróżniają się i dla mnie pełen podziw, także mówię, dziękuję za możliwość treningu. Ja jestem życzę wszystkiego dobrego, że wszystko powiem, co wiem, nic mówię, jak do grobu nie zabieram, tylko naprawdę Państwo realizujcie to, co się do Was mówi. Wy nie musicie się uczyć, wy możecie być lekarzami, adwokatami, to my jesteśmy tymi ludźmi, którzy tą wiedzę posiadają i Wam mówimy nie po to, żeby od Was wziąć pieniądze, czy Was nakłonić, nie wiem, do chorób i tak dalej, do kalectwa, my Wam chcemy pomóc. A Wy lepiej będziecie pracować. Zdrowe ciało, zdrowy duch. Dziękuję bardzo. Również.